poselskiego Lewica. Panie Marszałku, Wysoka Izba, Panie Ministrze. Oczywiście, że ta ustawa jest niezwykle ważna i wszyscy czekają na to, co się wydarzy, na te pieniądze, które za tą ustawą i kolejnymi idą. Ale jak tak naprawdę się przyjrzymy, bo mówimy bardzo często w ostatnim czasie o transparentności, o wyprowadzaniu bokiem pieniędzy, to jak się dobrze przyjrzymy tej ustawie, to widać, jaki cymes wymyśliło Prawo i Sprawiedliwość. Otóż okazuje się, że tak jak w ustawie o wsparciu psychologicznym, pan minister Czarnek wprowadził jeden zapis i w ten sposób pieniądze mogły powędrować tam, gdzie powędrowały. No tutaj mamy podobną sytuację i pokażę to na przykładzie lokalnych, nowych, bo to warto podkreślić, lokalnych grup z terenu łódzkiego. Dziwnym trafem w pierwszym kwartale 2022 roku na terenie Łodzi powstało 11 nowych lokalnych grup działania. Choć funkcjonowało tam 17 sprawdzonych, dobrze działających lokalnych grup, które w czasie, gdy funkcjonowały, rozdysponowały ponad 300 milionów złotych. Halo, halo, nie śpimy tam, panie pośle. Nie? Dobra. I powstały te. I dziwnym trafem, jak się przyjrzymy osobom, które wchodzą w skład tych lokalnych grup, są przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, nawet przedstawiciele biura pana posła. I dlaczego powstały w pierwszym kwartale 2022 roku? Bo nabór był, proszę państwa, do kwietnia przyszłego roku. Tylko problem polega na tym. Ale to oczywiście Prawo i Sprawiedliwość nie zwraca uwagi na przepisy prawa. Żeby złożyć wniosek, musi być wpis do KRS, ale pan marszałek Prawo i Sprawiedliwość wystąpił do ministra rolnictwa z pismem o to, żeby może pozwolić tym nowym pisowskim lokalnym grupom uczestniczyć w konkursie, pomimo że nie mają wpisu do KRS. To ciekawe, tak? Ponadto ma być przecież te lokalne grupy. Mają być tak naprawdę taką oddolną inicjatywą dla lokalnych strategii, lokalnego działania, angażowania i tak dalej. No to jak to jest, że na założeniu tych, na spotkaniu założycielskim tych lokalnych grup było 10, 13, 15 osób, które skupiają tak naprawdę po kilkanaście samorządów i zgodnie z przepisami powinno być 50, 45 osób i tak dalej, i tak dalej. Jaka to jest reprezentacja? Zważywszy, że te osoby, które przyszły na to spotkanie założycielskie, weszły w struktury czy to zarządu, czy też komisji rewizyjnej. To jest działanie właśnie, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. Żeby podbić to, to jeden z wójtów z terenu łódzkiego powiedział: byliśmy wczoraj na spotkaniu drugiej nowej grupy. Dlaczego to robimy? Ponieważ jest taki zamysł Urzędu Marszałkowskiego, a dokładnie pana marszałka. Więc widać tutaj intencje. Ba, żeby pokazać, że to jest zorganizowana akcja, to te wszystkie lokalne grupy posługiwały się jednym pismem. Szablonem. Każdy by pewnie działał według szablonu, ale to są takie grupy, które na przykład zapomniały, żeby wykreślić to, co tam dający im ten szablon napisał: wpisz nazwę LGD. Nie wykreślili tego. To pokazuje, jak to funkcjonuje. Ja panu nie przeszkadzałem. Panie pośle, jest to wystąpienie klubowe i mieści się to w ramach wystąpienia klubowego. Ale bardzo jest ciekawe temacie, rzeczy bo jest posłuchaj. o lokalnych grupach działania. Ba, mało tego, wiedzieli, że łamią prawo, bo jedna z lokalnych grup działania wystąpiła do sądu z prośbą o przyspieszenie terminu wpisania do KRS, bo jak piszą, przedmiotowy nabór wniosków przewidziany jest w terminie 6-29 kwietnia 2022 roku i wystąpili 21 marca, jeszcze przed tym, jak Urząd Marszałkowski przedstawił nabór. Skąd wiedzieli? Może z biura pana posła. Ba, te niewpisane lokalne grupy do KRS-u otrzymały tak zwane wstępne wsparcie na to, żeby tworzyć strategię. Bo, jak już wiemy, bo my mówimy, minister Czarnek dał tu 5 milionów, tu
tu tam ileś. Ale tutaj te lokalne grupy, te 11, już wiemy, że będą miały do dyspozycji 16 milionów. To jest wał stulecia dopiero, trzeba jasno powiedzieć. I to pokazuje, że jak się przyjrzymy tak naprawdę każdej ustawie, szczególnie ważnej, bo my tą ustawę poprzemy, bo nie można jej oczywiście blokować, ale tą kwestię będziemy dalej pilnować. Ja mam tutaj, jak ktoś chce się zapoznać, wykaz tych nowych PiS-owskich lokalnych grup działania i tych przedstawicieli PiS-u, którzy startowali, są, pracują i tak dalej. Ewidentny skok na kasę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu posłowi.